Od wielu lat kiedyś Biuro Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta i w tej chwili Zarząd Dróg Miejskich jako kontynuator tej idei ochrony przyrody w mieście organizuje w ramach zajęć edukacyjnych taki cykl seminariów dotyczących zieleni w mieście. W tym roku postanowiliśmy zająć się drzewami, a szczególnie tymi drzewami dorosłymi, weteranami albo takimi, które stanowią dużą korzyść dla mieszkańców. Chcieliśmy im przekazać, mieszkańcom, przede wszystkim jakie walory i jakie korzyści mogą czerpać z dużej zieleni oraz w jaki sposób muszą z nimi postępować i w życiu codziennym i w momencie, kiedy będą chcieli pozbyć się, usunąć czy posadzić takie drzewo. Stąd pomysł na dwa rodzaje wykładów. Jeden praktyczny dotyczący i pielęgnacji i waloryzacji terenów zieleni i drugi prawny dotyczący wymagań ustawy o ochronie przyrody w stosunku do właścicieli drzew i w stosunku do drzew. Znaczy Puławy są miastem zieleni, może nie tyle się mówi, co naprawdę są miastem zieleni i o tym świadczy kilka liczb i kilka elementów. Mianowicie całe miasto otoczone jest zielonym pierścieniem i to są lasy, to są zadrzewienia, to jest rzeka Wisła i wszystkie inne tereny. Wszystkie nasze pasy drogowe, szczególnie te stare, są obsadzone zielenią, tak żeby tworzyć pewnego rodzaju korytarze ekologiczne prowadzące na peryferię miasta. I na pewno wszyscy mieszkańcy miasta zauważyli, że od kilku lat, czy od kilkunastu lat, władze miasta starają się ubogacić tereny zielone, budowane są nowe parki i skwery, modernizowane są istniejące. W tym roku również planowane jest do budowy 4 nowe skwery i parki w mieście. W związku z tym nie dość, że staramy się nie niszczyć tego, co mamy dookoła cennego, to jeszcze staramy się tworzyć pewne korytarze i pewne miejsca dla wypoczynku mieszkańców. Także myślę, że ta teoria jest prawdziwa. Puławy to dalej miasto zieleni.